Opowiedz o swojej postaci w Ślepnąc od Światem. Kuba, kim jest? Kuba jest dobrze znanym, bardzo dobrze prosperującym, perfekcjonistą, bardzo inteligentnym dealerem kokainy. Co jak duch krąży po tej Warszawie, odwiedza tych klientów. Nie wchodzi w nimi w specjalne jakby relacje, stara się dostosować indywidualnie do każdego klienta. Jest dla nich jakby takim lustrem, w którym oni mogą się przejrzeć. I to wzbudza w nich w pewnym momencie sumienie, jakieś poczucie winy może. Jaki był twój pomysł na tą rolę? Ja przedtem nie byłem aktorem, prawda? To na pewno wiesz, więc cała ta postać jest zbudowana przez Krzyśka Skoniecznego. Ja byłem jakby takim kawałkiem gliny, którą formował Krzysiek. Więc to wszystko jest robione według jego wizji. Więc to pytanie byś musiał zadać Krzyśkowi, ale według mnie, wiesz, on się dużo nie różni od postaci też książkowej. On jest takim jest outsiderem, prawda? Mimo to, że nawiązuje relacje z tymi klientami, krąży po tej Warszawie, zna dużo ludzi, ludzie jego znają, to jest takim outsiderem. On stara się, wiesz, nie wchodzić w bliskie relacje. Jego jedyną przyjaciółką jest Pazina, tak naprawdę, która jest taką dla niego ostoją w tym wszystkim, bo on zaczyna być zmęczony tym życiem w pewnym momencie. A jaki był pomysł? No, tak jak w książce, czyli wiesz, on jest obserwatorem, on ma takiego, wiesz, maskę nałożoną na siebie, jest kamienna twarz, ale widać po nim, że on tam procesuje w środku, że przerabia, bo on tam się kipi od emocji, prawda? I w pewnym momencie te emocje zaczynają się uwalniać, jak zaczyna mu się wszystko sypać. Tak, to prawda, to jest bohater, który jest wręcz jeden do jednego przeniesiony z książki. I tutaj pytanie, które mnie troszeczkę frapuje, bo to taki mały detal, ale pewnie widzowie też będą pytać, czemu Kuba, a nie Jacek? Kuba miał być od samego początku w książce, tylko z jakichś powodów imię zostało zmienione. Więc jeżeli ci Kuba to potwierdzi, Kuba Żulczyk, to znaczy, że to prawda. No, wielu ludzi jakby widzę, że jakby nie mogą do końca z tym przejść do porządku dziennego, że tutaj jest, tu był Jacuś, a tu jest Kubuś, nie? Chociaż dla mnie to aż takiego dużego znaczenia nie ma. Nie, no dokładnie, to nie jest żadnym problemem tak naprawdę, to jest cały czas ten sam, tak, bardzo charakterny, tak, bohater. Ale też jesteś chyba takim największym zaskoczeniem obsadowym, jeżeli chodzi o Ślepnąc od Światem, więc skąd pomysł na to, że ty właśnie zagrasz tę rolę? Słuchaj, to było zaskoczenie też dla mnie, ponieważ ja nie wziąłem udziału w castingu do Ślepnąc od Świateł. Ja brałem udział w castingu wcześniej do takiego projektu ulicznego, w którym też brał udział Krzysiek Skonieczny, gdzie szukali ludzi o takiej ulicznej aparycji, ulicznych chuliganów może, coś w ten deseń. No jak ja zobaczyłem ogłoszenie, to stwierdziłem, że to jest dla mnie. Poszedłem, nagrałem bardzo emocjonalny filmik o różnym diapazonie emocji, prawda, od euforii po te najgorsze, negatywne. I wtedy podobno już Krzysiek Skonieczny mnie zauważył. I jak szukał i nie mógł znaleźć aktorów do odtwarzania głównej roli, podobno przypomniał sobie właśnie o mnie. Pewnego dnia, to było lato 2016, jadłem obiad, dzwoni telefon i mu Krzysiek się przedstawia, cześć, tu Krzysiek Skonieczny, spotkaliśmy się wcześniej przy takim projekcie. Mówię, no cześć, siemano, no co tam. Ja robię teraz duży projekt dla HBO. Okej, masz moje zainteresowanie, jem dalej obiad i chciałbym cię spróbować do głównej roli. No to możesz sobie wyobrazić, że się udławiłem się tym, co wiesz, co jadłem. Wyplułem na talerz, tam po pół minuty jąkania, jak doszedłem do siebie, stwierdziłem, ty, który to sobie teraz żarty robi, nie? Myślałem, że któryś z moich kumpli dzwoni, żeby sobie pożartować, żeby mnie wkręcić na głośno mówiącym. Krzysiek mnie uspokoił, że to nie jest żart i zapytał się, czy jestem w stanie nauczyć się scenariusza i przyjść na przesłuchanie. Powiedziałem, że oczywiście, że tak. Wysłali mi scenariusz, nauczyłem się tam dwóch scen czy trzech scen. To były sceny z Paziną, już z Martą Malikowską. No i po tym pierwszym przesłuchaniu podobno już wiedzieli, że jest dobrze. Jeszcze przez dwa tygodnie mnie testowali i okazało się, że tak, że to mnie chcą.
A jak wspominasz samą pracę na planie? Bo tutaj jesteś naprawdę zestawiony z doskonałymi polskimi aktorami, czy to kinowymi, czy teatralnymi, więc jak to wyglądało? Bo zupełnie nie odstajesz poziomem, naprawdę to jest świetnie napisany bohater moim zdaniem. I zagrany. To jest chyba najlepszy komplement, jaki dzisiaj usłyszałem, naprawdę, że nie odstaję poziomem. Wiesz co, to jest przede wszystkim zasługa Krzyśka Skoniecznego, który wiedział doskonale, jak mnie, nie aktora, naturszczyka, poprowadzić tak, żeby zbudować tą postać. Krzysiek miał bardzo twardą wizję, bardzo autorską wizję tego, jak ma wyglądać ta postać i inne postacie i konsekwentnie to było realizowane. A jeśli chodzi o naszych wspaniałych aktorów, no to pojęcie, że to było przeżycie też nie do opisania. Ludzie, których znasz z ekranu, nagle stają się, można powiedzieć, twoimi kolegami, bo tak naprawdę, no kolegami i okazują się naprawdę wspaniałymi ludźmi, do których możesz się zwrócić o radę, którzy ci pomogą, jak coś ci nie wychodzi w kwestii, wiesz, grania i naprawdę to, no to było wspaniałe. Polecam każdemu takie doświadczenie. A jakim reżyserem jest Krzysztof Skonieczny? Bo on sam wspominał, że bardzo mocno cię prowadził, że to właściwie on ukształtował twojego bohatera. Tak, tak. Powiem ci w ten sposób, że nie wyobrażam sobie debiutu. Jakbym miał to przeżyć jeszcze raz, nie wyobrażam sobie debiutu z kim innym. Ja dałem mu 100% mojego zaufania. Krzysiek był bardzo wymagający, co ja z kolei bardzo szanowałem i mi się to podobało, ponieważ mogłem dać z siebie więcej. Niż sam bym z siebie wykrzesał. Nawet była taka rozmowa, ja rozmawiałem z Krzychem jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć i mówię mu, słuchaj, ja dam z siebie 120%, a Krzysiek do mnie, nie, ja będę wymagać od ciebie 200%, żebyś ty dał 150%. I tak wyglądała współpraca, bardzo sobie cenię. Jak bardzo scenariusz serialu różni się od książkowego oryginału Ślepnąc od Światła? Bo pamiętam jeden z twoich wcześniejszych wywiadów, bodaj dla portalu CGM, gdzie powiedziałeś, że właśnie Ślepnąc od Światła jest jedną z najlepszych książek, którą ostatnio przeczytałeś. Tak, tak. Jak się różni? Przede wszystkim różni się tym, że książka jest opowiedziana ze środka głowy bohatera, czyli słyszysz jego myśli, to co on opisuje, opisuje miasto, opisuje relacje. Ma bardzo bogate życie wewnętrzne, prawda? I ty możesz nawet się stać, widzisz oczami, a tutaj w serialu nie słyszysz tej narracji. Ty patrzysz na twarz bohatera i musisz i sam interpretujesz, co on może sobie myśleć. To widać, że tam w środku pod tą maską się aż gotuje od różnych emocji i myśli, no ale to już musisz interpretować sobie sam. To jest pierwsza zasadnicza różnica. No i dalej to już wiesz, to już polecam po prostu obejrzeć serial, przeczytać książkę i sobie porównać. Ja słyszałem głosy, że serial jest nawet lepszy niż książka. Mimo że ta książka się bardzo podobała ludziom, to ci, co oglądali te pierwsze 3 odcinki, to mówią wow, nie spodziewałem się, że tak wysoko będzie zawieszona poprzeczka. Właśnie to, co podoba mi się, przynajmniej w pierwszych odcinkach Ślepnąc od Świateł, to, że ta Warszawa jest troszeczkę taka komiksowa, że jest wręcz, nie wiem, jakby przeniesiona z Batmana, jest to jakby odpowiedni Gotham City, ale jednocześnie jest też bardzo prawdziwa. Czy rzeczywiście ta mroczna Warszawa tak wygląda? Wiesz co, powiem ci, że Warszawa jest przedstawiona bardzo autentycznie od jak najpiękniejszej strony, tej mrocznej strony, prawda? Jakby to można było tak określić. Czy mroczna Warszawa tak wygląda? Słuchaj, no ja jestem raperem, wychowałem się na warszawskim blokowisku, na Ursynowie, więc przez pewien czas też jakby ta nocna Warszawa była moją Warszawą, więc znam Warszawę od tej też i mrocznej strony. Miałem różne sytuacje w życiu, spotkałem różnych ludzi, więc tak, to może tak wyglądać. Właśnie, to co mnie też urzeka w Ślepnąc od Światła, że to jest tak bardzo raperska opowieść, bo z jednej strony w serialu mamy tutaj soundtrack grupy Problem, mamy chociażby rapującego Krzysztofa Skoniecznego. Jak ty na to patrzysz, czy poradził sobie jako raper? Oczywiście, bardzo sobie poradził. Powiem ci, że jak oglądałem, byłem naprawdę zaskoczony i jeśli chciałby rozpocząć karierę rapera, to wróżę mu naprawdę tam złote i platynowe płyty, no, dał radę. Czy wiesz co, wracając jakby też stricte do pytania, że hip-hopowo
Są te elementy hip-hopu, ale nie określałbym tego tak, że Warszawa jest przedstawiona hip-hopowo czy coś, bo jest doskonała muzyka Maseckiego, Mirt i wszystko po prostu to współgra i lepiej, wiesz, z jednej strony poetycką Warszawę, z drugiej strony tą taką brudną, uliczną, więc wiesz, tu wszystko jest doskonale wyważone. I ta estetyka, ty mówisz, nie wiem, czy komiksowa, po prostu to zdjęcia, myślę, że oddają doskonale nastrój danej chwili w serialu. Wtedy, kiedy ma być bardzo kolorowa, wręcz bijąca po oczach barwami, to to robi. Kiedy jest wyblakła, kiedy są nastroje trochę gorsze, to obraz jest trochę bardziej stonowany, więc myślę, że tu wszystko jest bardzo dobrze dobrane. Czego widzowie mogą spodziewać się po Ślepnąc od świateł? Ostrej jazdy. Ostrej jazdy bez trzymanki, to na pewno. To nie jest serial dla ludzi o słabych nerwach, ale też na pewno nie jest serial dla ludzi, którzy lubią mieć wszystko podane na tacy, bo wiesz, tu główna warstwa to jest to, że jest dealer kokainy i jego klienci. No ale pod tym są, wiesz, różne metafory, różne inne warstwy. Jest opowieść o pustce, jest opowieść o tym, że on jakby podróżuje, jest jak ten Odyseusz, prawda, który chce znaleźć drogę do domu, a jej nie może znaleźć. Więc tu jest, wiesz, to jest bardzo poetycko przedstawione i każdy, kto będzie oglądał, może znaleźć swoją własną interpretację. Trochę nie sposób cię nie zapytać o kwestie muzyczne. Dixon 67, grupa, która jest bardzo płodna muzycznie, szczególnie Rest solowo działa bardzo mocno, więc kiedy będziemy mogli usłyszeć twoje solo? Wiesz co, procesuję to cały czas, mam trochę tekstów napisanych, ale przez to, że jakby trafiło mi się Ślepnąc od świateł, to spowodowało też, jak możesz sobie wyobrazić, znaczące zmiany w moim życiu. I na pewno to się odbije też w kawałkach, więc jeżeli uznam, że jestem gotowy wypuścić materiał, który mnie przede wszystkim zadowoli, to zrobię. No już na koniec, czy będzie szansa obejrzeć cię w kolejnych produkcjach, czy jesteś otwarty na kolejne filmy, seriale? Mam nadzieję grać dalej, zobaczymy jak to będzie, jeśli będą propozycje, którym będę w stanie podołać jako naturszczyk, to myślę, że tak.